W dzisiejszym odcinku z Victory 3 zagram nową Grenadą. Będę dążył do utworzenia Wielkiej Kolumbii, czyli potrzebuję tych prowincji. Ostatecznie będę chciał zdominować całą Amerykę Południową. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Nowa Grenada, wiecie, kraj w Afryce, Boże, w Ameryce Południowej. I mamy tutaj takiego pewnego, dość agresywnego sąsiada. Tak, mam na myśli Stany Zjednoczone, bo one potrafią naprawdę dziko podbijać w okolicy. Ogólnie powiem wam, że nie wiem, czy to na tym nowym patchu, czy coś, ale nasz kraj ma naprawdę przekichane. Większość prowincji ma następujący modyfikator, który daje bardzo duże kary do budowy w większości naszych prowincji. To powoduje, że tak naprawdę powinienem rozwijać tylko i wyłącznie Panamę, bo tu nie mamy żadnych kar do budowy. Problem tylko taki, że też mamy mało tutaj ludności. Znaczy nie to, żebyśmy ogólnie mieli dużo tej ludności, bo wszędzie jej mamy dość mało, ale wiecie, o co chodzi. O, jeszcze nawet tego stanu nie mamy do nas przyłączonego. No co za... Przyłączmy go sobie. 21 lat? Okej, poczekamy, poczekamy, damy radę. Nasz El Presidente z wąsem, no co popiera partię miejską? Czy jakkolwiek to tutaj to było, nieważne. Narodowców popiera. Heh, co nie daje mu zbytnio stabilnego rządu, więc najpierw się tym zajmijmy. I gra mi podpowiada, że mam do rządu wrzucić wszystkich. Jest mi to na rękę, jak najbardziej. Ale mnie będzie bardzo, ale to bardzo zależało na inteligencji, dlatego ją wspieramy. No i zacząłeś grać po angielsku i proszę. A jak te nasze systemy tutaj prawdę wyglądają? Profesjonalna armia, religia narodowa, segregacja. Ej, to jest całkiem niezłe. Głosują najbogaci, bardzo dobrze. Czyli ci, którym się udało w życiu, decydują o tym, żeby innym też się udało. I możemy stać się teokracją, co mnie kusi, ale nie. Będziemy republiką i mamy legalną pracę dobrowolną na rzecz bogatszych od nas. No tego się musimy pozbyć. Chociaż w sumie nie wiem po co, ale raczej by wypadało. Nie mamy systemu opieki, nie mamy szkół, nie mamy policji. Ha! To jest problem akurat. Mamy lepsze podatki. W sumie taka duża mieszanka nowoczesności i mega zacofania. Dobra, po pierwsze przepchnijmy na początek nic, bo mamy bardzo mało biurokracji, a każda instytucja nas kosztuje 16, więc musimy najpierw biurokrację troszeczkę rozwinąć w naszym kraju, ale to też nie na starcie. Jak tak patrzę, to na starcie jestem tak zacofany, że pójdę na początek w rozwój naszego wojska. Jeżeli chodzi o naszą dyplomację, zacznijmy poprawić relacje z Brazylią, Stanami Zjednoczonymi, ale też przydałoby się poprawić relacje z taką na przykład Francją, której moglibyśmy być protektoratem. Możemy też być protektoratem Wielkiej Brytanii. Ale czy ja to chcę? Nie, ja bym wolał dołączyć do ich rynku. A jeżeli idzie bezpośrednio o naszych sąsiadów, których musimy najechać, to widzę, że nie mają żadnych relacji dyplomatycznych, więc trzeba działać szybko. Wiecie, co to oznacza? Że skądś muszę importować działa i broń dla naszego kraju. To oznacza z kolei, że musimy rozbudować jeden przynajmniej budynek rządowy. Oj, to się długo będzie robiło. Ale co najważniejsze, potem musimy zbudować więcej baraków. Musimy rozbudować naszą armię, żeby była największa w okolicy. Bo tak, Wenezuela ma 10 batalionów, Ekwador chyba tak 10 batalionów, Ameryka Centralna 8 batalionów, a my ile mamy? 15. Ej, tu i tak mam największą armię w okolicy. Wiecie co, zadeklarujmy interes w tym regionie. Tylko czy my mamy jakichś bardzo fajnych dowódców? Tak, nie za bardzo. Dobra, ale jeszcze zajmijmy się naszym budżetem. Dajmy sobie, oh my god, jakieś malutkie, bardzo malutkie podatki na usługi. I ogólnie nasze wydatki też zwiększymy. Chcemy dać podwyżkę naszym wojskom, żeby się lepiej biły w linii. No i oczywiście, no muszę tego generała, bo już sprawdziłem, na jakich terytoriach będziemy walczyli. I powiem wam, że większość ma tutaj terytoriów leśnych. Więc je bierzemy, takiego generała. I najpierw sobie podporządkujemy centralną Amerykę. No wiecie, to kto? Grenada podbija Amerykę. Zawsze na propsie, nie? Raczej te kraje się nie włączą do walki przeciwko nam. Raczej. Dodatkowo poprawiam też relacje z Meksykiem, a Wenezuelę zrobię naszym rywalem i Ekwador. Ale to może po tej wojnie w sumie. Mógłbym przekonać Wielką Brytanię, żeby stanęła do walki po naszej stronie. A wtedy chyba bym miał łatwiejszy sposób na... Albo nie. Ej, oni się po prostu poddali. Wow. No i dobrze, bo płacą mi 2000 do budżetu. No ale że mamy teraz troszeczkę agresywnej ekspansji, to musimy poczekać, żeby nam spadła, zanim znowu zaatakujemy dalej. Ale to będzie teraz fajne, że ten pan i jego wojska wesprą nas w naszych kolejnych wojnach.
Dobra, przejrzyjmy tutaj na naszą listę budynków i tak, mogę mieć więcej administracji, niepotrzebnie nawet buduję teraz administrację państwową, nieważne, możemy też robić lepsze materiały, ale tak, na pewno będziemy mieli suknę w najbliższym momencie i potrzebujemy, okej, tych rzeczy tutaj lepszych, jak najbardziej możemy to usprawnić i potrzebujemy narzędzi. No okej, trzeba będzie troszeczkę rzeczy importować i w pierwszej kolejności chcę importować z Francji, ewentualnie z Ameryki, żeby dołączyć do ich rynku. Brazylia byłaby opłacana. Do brytyjskiego rynku raczej nie dołączymy, bo nie przepadają za nami Brytyjczycy. No a Niderlandy to realnie są po prostu za słabe. Muszę kiedyś z nimi zagrać. Chcecie w ogóle z nich odcinek? Więc wszystko, co mogę, to importuję z rynku francuskiego. A jeżeli coś mogę eksportować, to również eksportuję na rynek francuski. Bo wymiana handlowa pozwoli nam zawrzeć niedługo porozumienie handlowe, a potem możemy dołączyć do ich rynku zazwyczaj. Ej, bo mnie się wasal rozpada. Czy oni tutaj mają jakieś takie wydarzenia z tym związane? Nie fajnie. Zapamiętać, nie atakować tego w przyszłości. No dobra, możemy mieć nowy rząd, ale tutaj raczej żadnych rzeczy nie będziemy robili, ale to co chcemy zrobić, to wprowadzić szkoły. Zarówno wyznaniowe szkoły, jak i wyznaniowe szpitale będą nam bardzo potrzebne. Lepsze armatki mamy, no to czas teraz wprowadzić u nas lepsze narzędzia. To jest super ważne dla naszej gospodarki. W sumie mamy barwniki, mamy żelazo, mamy węgiel, mamy bawełnę, ale to nic mi nie daje. Ta, no nic nam to nie da w zasadzie. Dobra, będę skupiał się na rozbudowie naszego przemysłu w Panamie, bo tylko tutaj karnie mamy, dlatego rozbuduję tutaj nasze budynki produkcyjne oraz następnie pójdziemy w narzędziownię. Oczywiście potem użyję edyktu zwiększającego produkcję, edyktu zwiększającą migrację do danego state'u. Będę chciał ściągać populację ze wszystkich naszych innych obszarów danego kraju właśnie do Panamy. No i przeszły nam szkoły, bardzo się cieszę. Po szkołach wprowadzamy system opieki zdrowotnej. On jest w zasadzie taki sam jak publiczny system opieki zdrowotnej. Tutaj jedyna różnica polega na tym, że tu wzmacniamy kościoły, a tutaj wzmacniamy nikogo. A znowu prywatny system opieki zdrowotnej priorytetyzuje bogatsze klasy społeczne. No i totalnie się rozpadli. To podejrzane. Okej. Dlatego może podporządkujmy sobie te pomniejsze państwa ponownie. Oni naprawdę walczą. Dobra, znowu nie będziemy przez chwilę toczyli wojen, pewnie gdzieś tak przez 10 lat. Więc jakby to powiedzieć, przestańmy dostarczać wyposażenie dla naszej armii. To nam da więcej pieniążków. Musimy rozwiązać problem narzędzi dla nas, a to jest duży problem. To się naprawdę długo buduje. Atakuje Ekwador i tak, macie rację. Zapomniałem, że muszę odczekać po wznowieniu lepszego wyposażenia dla naszego wojska, więc na razie muszę się bronić na granicach, bo nie mam przewagi w wojnie z Ekwadorem. I udało się cudem wygrać tą wojnę, naprawdę, o włos, o włos. No i mamy sojusz z Wenezuelą. Tutaj spróbuję ich pokojowo dodać do naszej unii celnej. Jest i pierwsza narzędziownia ruszyła, super. Tak, ponownie zmniejszamy siłę naszego wojska. I skoro mamy już narzędziownię, to możemy zmienić w naszych tartakach, żeby, zaczęli używać pił. Ja nie wiem, jak oni to wcześniej ścinali. Chyba używali zębów, tak mi się wydaje. Ewentualnie może jakieś bobry mieli. Dobra, niestety nie obejdzie się bez inwestycji własnych w kopalnię żelaza, bo dziwne, bo mimo iż importowałem wystarczająco żelaza, niby w teorii, żeby móc produkować narzędzia żelazne, no nie udawało mi się to. Od razu mi spada zatrudnienie, od razu mi wszystko leci w dół. Ale dobrze, zwiększam już budowanie w naszym kraju. 12 punktów to naprawdę sporo po 10 latach. Uwierzcie mi, no chyba, że macie jakiś lepszy opening, to mi napiszcie w komentarzu koniecznie, jak grać takim małym badziem. Dobra, i sprawdziłem na konsoli. Niestety dołączenie Wenezueli do naszej unii celnej nie spowoduje, że będę mógł, jakby to powiedzieć, stworzyć Wielką Kolumbię, więc zrywamy ten sojusz. Mój błąd, mogłem sprawdzić wcześniej. Dlatego pogarszajmy z nimi relacje. Niby partia Liberty wygrała wybory, a i tak ma tylko 14% udziałów. No jak to ma być? Ale mogę z nią też rząd już sformułować, ale nie chcę tego robić, bo i tak mamy bardzo dużo radykałów w naszym kraju, więc niestety ja wolę mieć stabilniejszy rząd, a tak naprawdę nie chcę nic z nim zmieniać. Ciekawe, bardzo ciekawe nawet. Dobra, chcemy dekrety i teraz tak, tej prowincji anti coś tam, nieważne, damy wydobycie z naszych kopalni, bo mam tutaj kopalni dużo, będziemy chcieli jak najwięcej wydobywać. W Panamie będę miał dużo fabryk, więc zwiększamy produkcję w Panamie oraz to, co jest super ważne, to będę chciał zwiększyć migrację w Panamie, żeby ściągać ludzi z całego tego obszaru do nas. Na razie uciekali, ale teraz już uciekają nadal, chodźcie tu. I powiem wam, że mam taki sprawdzony sposób, kiedy Brytyjczycy nie będą się nami interesowali. Wystarczy, że cofną od nas pogarszanie relacji i wtedy znaczy, że oni się gdzieś tam czymś innym zajmują i nie dołączą do naszych wojen. A to oznacza mniej więcej tyle, że właśnie muszę znowu zacząć do
sprowadzać wyposażenie dla naszego wojska. I okej, mamy wojnę i walczę sam z Wenezuelą o ich podporządkowanie. Ale czemu ja atakuję? Halo, nie atakujcie! Ej, nie, no ja... Nie, to... Ej, czemu ci wszyscy tutaj mają taką samą flagę, tylko w różną stronę, no? Bo ja jeszcze przez pół roku nie mogę atakować. Jeszcze przez pół roku. Albo dobra, atakuję i zobaczymy, co się wydarzy. Jakimś cudem zaczynam, wygrywam, bo mam gigantyczną przewagę ilościową. I w sumie zaznaczmy, że chcemy nacierać przecież w jakimś konkretnym kierunku ich stolicy. No dobra, wybrzeżem też można atakować w kierunku ich stolicy. No, nikt nie powiedział, że to działa idealnie. No ale patrzcie, natarcie leci wprost na miejsce, gdzie wyznaczyliśmy nasz cel. Wprost! Wenezuela skapitulowała! I w tym momencie, zamiast nowej Grenady, możemy utworzyć nową Grand Kolumbię, czyli Wielką Kolumbię. Nie mogę? Nacjonalizm! To było gdzieś tam napisane wcześniej? Okej, no to badamy. 4 lata. Okej, mamy też kopalnię węgla, więc uruchommy silniki wydobywcze. I tak, kopalni też chcemy w ten sposób porobić. To nam da dużo więcej żelaza, a jak mamy dużo więcej żelaza, to mogę robić żelazne narzędzia, prawda? Ej, czemu one takie tanie są nagle? A to powoduje, że możemy ulepszyć niektóre procesy produkcyjne, ale tylko niektóre. W sumie jeden. A mianowicie staliśmy się Ikeą Ameryki, no południowej, środkowej, że tak powiem, więc może zacznijmy sprzedawać nasze towary. Gdzie jest ta Francja? Opłaca się jej to bardzo. Ogłosiłem Peru, Boliwię naszym nowym rywalem i tutaj chyba też powstał jakiś kraj, nie? Bo go nie było wcześniej. Przydałoby się jeszcze teraz wprowadzić jakiś projekt, który jeszcze bardziej by zadawalały inteligencję. Tylko to trudno zrobić, nie mając ich w rządzie, naprawdę. Chociaż, ej, możemy mieć przemysłowców. Co w sumie tak naprawdę nic mi nie dało? No to nic, do następnych wyborów, oby inteligencja wygrała. Ha! Chociaż jest jedno prawo. Zdejmujemy kontrolę migracyjną. O! Mogę mieć umowę handlową z USA, super! Tak, mogę być ich protektoratem, ale co mi to daje? Czemu nie mogę dołączyć do Unii Celnej? No nic, to możemy zainwestować w naszą edukację i to powiem szczerze, nawet bardzo. Co też chcę zrobić? Aha! Nie mogę być członkiem żadnej custom union, czyli własnej, żeby dołączyć do ich. Okej. Okay. No ale do nacjonalizmu zostało nam 15 miesięcy, więc niedługo stworzymy nowe państwo i może wtedy. Tak, czyli kontrola migracji musi działać nawet w ramach naszej Unii Celnej. Zobaczcie, tylko zdjąłem i od razu populacja migruje. Bardzo mi się to podoba. Jeden bezrobotny od razu znajduje pracę. Jeden bezrobotny, 13 bezrobotnych od razu znajdują pracę. Narodzi się nowa populacja, od razu znajduje pracę. Dobra, pozabezpieczajmy dalej Amerykę Środkową. Może nadszedł czas na związki zawodowe? Ej, powiem wam, że to całkiem fajny sposób. Zobaczcie, z dyplomatycznych paktów mamy 10 tysięcy na miesiąc. Dobra, czas unowocześnić znowu nasz przemysł. Mianowicie potrzebujemy stalowni. O, i w międzyczasie podporządkowaliśmy sobie wszystko, co mogłem z Ameryki Środkowej. No bo to jest marionetka... Ej, to przed chwilą była marionetka USA, a teraz jest marionetka... Wielkiej Brytanii. Czyżby była jakaś wojna, którą przegapiłem? I pierwszy cel osiągnięty! Zamieniamy ten związek północno-południowo-amerykański, środkowo-amerykański, jak zwał, tak zwał, Wielką Kolumbię. Tak, tym razem to na pewno nam się uda. O, żeby ładniej to było widać. Jej! Czekaj, czemu to się nazywa nowa Grenada? O, Wielka Kolumbia. Tak ma być i straciłem pieniądze z paktów. Jestem na minusie, wszyscy mnie nienawidzą, moja populacja robi burbul, GP idzie w górę, czytelność idzie w górę, wow. Ale teraz to się czuję mega oszukany, ja to muszę wcielać do Stanów? Czemu? No zacznijmy od wcielenia tych największych obszarów administracyjnych, bo one nam dadzą pewnie najwięcej pieniędzy, ale czuję się oszukany, powiem wam szczerze. No ale mamy 41 tysięcy wojska, co powoduje, że mamy siły porównywalne do brazylijskich i zobaczcie, my jesteśmy 17 państwem na świecie, oni 16. Meksyk jest mniejszy od nas. Chyba wiem, co będę zaraz podbijał. Przecież tu jest tyle kopalni złota. I niestety musiałem pozbyć się z rządu przemysłowców, a to wszystko w wyniku wzrostu naszej populacji. I to tak bardzo dużego wzrostu naszej populacji. Tak, inteligencję trzeba dalej promować. O, zmienił nam się prezydent. To weźmy, osłabiajmy tą partię chyba. Aha, czyli jak tworzą rząd, to nie mogę. Ma to sens, ma to sens. Tu gdzieś była takie coś jak nowoczesna bankowość, jak bank centralny. O, myślę, że to nam się przyda. Ale jak to, aż 3 lata? Czemu tak długo? No dobra, skoro wszystko jest tak długo, to lećmy w kolej, bo wiem, że to jest super ważna technologia zawsze. Tym bardziej, że zaczynam szaleć z naszą produkcją, produkcji budynków. Dobra, powiem szczerze, mam jeden bardzo duży problem. Jak przenieść centrum handlu? Nie wiem, jak to zrobić. Ktoś z was to wie? Możecie mi napisać, bo to w tym momencie zabiło
cały mój pomysł z przeniesieniem mojego przemysłu do Panamy, bo wszystko mi ucieka do mojego centrum handlu. Cała populacja tam migruje. Tak, mogę jednocześnie przestać rozbudować cokolwiek tutaj, bo po prostu pracowników nam brakuje. Wszystko mi stąd ucieka. To oznacza, że rozbuduję 5 budynków do budowy tutaj, a jak się tylko zrobią, to te 5 skasuję. I wreszcie udało mi się wrzucić inteligencję do rządu. Ho! Jakaś brazylijska wojna domowa i tutaj chyba Wielka Brytania, nie, Francja, się wtrąci do tej wojny. Brazylia, a nie, to rewolta przegra. Czyżby Brazylia miała dobre relacje nagle z Francją? Tak! Pakt defensywny. Dobra, a u nas wreszcie nadszedł ten moment, że mam inteligencję w naszym rządzie, więc możemy wprowadzić pewne radykalne prawo, mianowicie oddzielić, wolność wyboru, bo oddzielić to nie, bo to się zakończy dużą rewoltą, nawet bardzo dużą, więc nie. Tylko i wyłącznie wolność sumienia. Okej, niesamowite szczęście, przeszło to za pierwszym razem, rozdzielenie sumienia całego naszego narodu. Ua, zaczyna mi brakować punktów autorytetu. Ale skoro to rozdzieliliśmy, to możemy teraz ulepszyć produkcję narzędzi. Nie, żartuję, nie o to chodziło. Możemy zmienić, nie, też nie to. O, tu możemy pozmieniać, tak, i zrobić wydziały prywatne. I chyba uda mi się też, tak, przeprowadzić naszą reformę. Banujemy dobrowolną pracę ochotniczą. Więcej węgla, tak, potrzebuję go dużo więcej. No niestety, nie stać mnie na to, żeby im pomóc. Wow! Stany Zjednoczone chcą ze mną pakt o obronie wspólnej, jak tylko pozbyłem się dowolnej pracy, tak? Aha, a wy się pozbyliście dobrowolnej pracy? No niestety nie. Widzę, że dużym minusem tego kraju jest to, że tutaj my wszędzie musimy bardzo rozdrobić produkcję w naszych, no, poszczególnych prowincjach, przez co jest ona, no, z założenia mniej efektywna, bo nie możemy korzystać z ekonomii skali w ogóle, z tej mechaniki. Jej, wybory! Znowu konserwatyści wygrali? No co ja poradzę, że tej inteligencji to ja długo nie utrzymam w naszym rządzie, no ale trudno. Legalizm jest teraz super ważny, bo im on jest wyższy, tym wam mniej tych radykałów będzie rosło. No ale najważniejsze dwa prawa kolejne wprowadziłem. Udało się. To jest super. To może co? Czas praw dla ubogich? Tak, w poszukiwaniu lepszego życia. Aha. No niech mi się te wszystkie budynki dobudują i polecimy w zwiększenie ilości naszego wojska. Bo jakby tu powiedzieć, nasi sąsiedzi mają kopalnie złota i jakoś tak nie za bardzo nawet chcą je zagospodarowywać, to może ja je zagospodaruję. I zobaczcie, legalizm zwiększyłem i od razu radykałowie lecą w dół. Obecnie jest to super ważne. Poza tym drugie bardzo duże źródło radykałów obecnie w tej grze to są podboje, co praktycznie uniemożliwia jakikolwiek podbój świata. I super, mamy dwa bardzo duże pakty defensywne, Francję oraz Stany Zjednoczone, więc podbijać możemy bez bólu o to, że nas zaatakują je na przykład Wielka Brytania albo Brazylia obok. Rozpocznę też proces przyłączania tych wszystkich naszych marionetek po to, bo one sobie nie radzą, totalnie nie rozbudowują połączenia z moim rynkiem, nie radzą sobie, więc je zdobędę. Chociaż płacą mi to 8 tysięcy. Dobra, to niech jednak płacą, jednak nie będziemy ich zdobywać. Och, kuszące, nie ukrywam, kuszące dołączenie do francuskiej Unii Gospodarczej, bo jest tutaj mnóstwo surowców, które potrzebuję, zobacz, mnóstwo żelaza, mnóstwo ubrań, mnóstwo krzeseł, wszystko tutaj jest na tym rynku. Co oni potrzebują tak naprawdę ode mnie? Wow, narzędzia, wow, ile tak barwniki. O, dołączę do nich. O, fajnie, oni dostali też wszystkie te moje państewka tutaj. Od razu moim obywatelom żyje się lepiej, od razu. Unowocześniam od razu większość moich również metod produkcyjnych, bo mamy teraz dostęp do bardzo rozwiniętego rynku, na którym jest sporo surowców wszystkich, ale też nie można przesadzić. Trzeba po prostu posprawdzać każdą jedną decyzję po kolei, czy będziemy na plusie, czy na minusie. Jeszcze jest mało kolei, więc niestety jest mało usług świadczących przewozy, więc te akurat działają lokalnie, tylko w naszym państwie. Jest to i tak bez sensu to, co mówię, ale na to trzeba bardzo zwracać uwagę. Na rynku francuskim brakuje dużej ilości narzędzi, dlatego w to będę inwestował. Brakuje też im węgla, więc będę go robił i wydobywał u mnie, ale już żelaza bardziej rozwijać nie będę, no bo jak widzicie, spadła jego cena i to znacznie. Ale wiecie, co jest lepsze? Mam dostęp teraz do całego ich wyposażenia wojskowego, czyli tak mogę zwiększyć moją armię, bo jest tańsza. To go drugie tyle. Planuję bardzo dużą rozbudowę narzędziowni. Bardzo dużą. Oh my god, to dało mi możliwość teraz uczynienia Boliwii naszym papetem. Jesteśmy tak potężni. Przez to, że dołączyłem tylko i wyłącznie do rynku francuskiego. Podejrzmy, jakie Boliwia ma wojsko w ich barakach. Zajrzymy sobie i mają tylko zwykłą piechotę. Oni nie mają żadnej artylerii. Nie wierzę w to. Gdzie jest ich stolica? Zgadza się. To jest piechota pierwszopoziomowa. Potrzebujemy generałów i to najlepiej nie, oczywiście. Tak, z właścicieli ziemskich, ale mamy bardzo dwóch dobrych militarystów, więc ich bierzemy. Nie,
Nie wierzę, poddali się, no nie. A kiedy ja niby ryby wrzuciłem do produkcji? Co tu się dzieje? Ale że Włochy chcą mnie teraz w ich Unii Celnej? Włochy? Nie. Wiecie co, wykorzystam tą Unię Celną z Francją, żeby podporządkować sobie dosłownie wszystkie te kraje Ameryki Południowej i potem wyjdę z tej Unii. Przynajmniej taki mam plan. Bo te kraje chyba powinny wyjść wraz ze mną, nie? Wtedy, bo one są moimi marionetkami, nie francuskimi. Może niech zbudują ten kanał panamski, 30 tysięcy rocznie, co tak dużo dla nas? Słuchaj, możecie mi dać znać, czy właśnie popełniłem błąd, czy nie, ciekaw jestem. Ja im to dałem! Czytaj to. Ni pięści ziemi im nie damy, ni pięści ziemi. Okej, czyli muszę wynaleźć misję cywilizacyjną, okej. To jest ta misja, którą wykonam za 6 lat. No to ją wrzućmy do kolejki. Ale kusiło mnie te 30 tysięcy rocznie. To jest sporo. Czas pogorszyć stosunki z naszym sąsiadem. My dużo węgla mamy ogólnie, tak jak patrzę, więc tak. Wybudujmy te kopalnie. Będziemy zasobem po prostu dla... Ej, ale to jest mega dziwne. Cały czas pojawiają mi się ryby w kolejce do budowy, a ja ich nie dodaję. Czyżby jakaś nowa mechanika korupcji? Oj, 6 stron budowania kopalni węgla, to będzie ciekawe. Rozbudowuję też jedną bazę morską, żeby mieć już 30 okrętów. No po prostu muszę porobić roszczenia terytorialne, gdzie chcemy działać po prostu. Ej, ale powiem wam, że dołączenie do tej francuskiej Unii Celnej i bycie im dostawcą ich surowców to był strzał w dziesiątkę. Ja tak zarabiam, zobaczcie jak zwiększyłem już moją produkcję budynków. Mega dużo. Przebiliśmy już brazylijskie PKB, nasze ma 16, tylko oni mają cały czas silniejszą armię, więc naszą też trzeba będzie za chwilę rozbudować. Chyba budowanie kolei w Puszczy Amazońskiej to nie tak koniecznie zbyt dobry pomysł. Ups, może zajmijmy się też koloniami przecież. Mamy Amerykę do skolonizowania. O, tak tutaj mamy takie dwa obszary. Dość pustawo. Dobra, w naszej stolicy mamy sporo populacji i powiem wam szczerze, tutaj zrobimy takie jedno duże centrum uniwersytetów. Już wiemy po odcinku z Polską, że warto jest kumulować uniwersytety w jednej prowincji. No i 15 uniwersytetów daje mi 51 punktów innowacyjności, więc prawie maksimum. Moglibyśmy jeszcze chyba 6 dodatkowych więcej wybudować, żeby mieć już maksimum, czyli 85 punktów. System kolonizacji został zmieniony, że ja tutaj nie mogę robić sam kolonii? Nie rozumiem tego. To jest moja strefa wpływów, powinien móc tu robić kolonię. I muszę przyznać, że bardzo fajnie to wygląda, jak tutaj mamy tak już rozbudowany ten nasz kraj. Tutaj były same drzewa wcześniej, taka dżungla totalna. A teraz, zobaczcie, kolej wszędzie jest. To jakieś lat miasta widać, wreszcie wychodzące z tej dżungli. Uhuhu, szykuje się duża wojenka z Brazylią, która mnie zaatakowała. Ale już po mojej stronie jest Anglia, Włochy, przeciwko mnie kraj, z którym jestem w Unii Celnej, czyli Francja, mega dziwne. I tak właśnie mnie wyrzuciło z Unii Celnej. Mam przejebane. Muszę znaleźć jak najszybciej teraz rynki zbytu dla moich towarów i to jest masakra istna. Zobaczcie ile tego mam w nadmiarze wszystkiego. I broń, dajcie mi więcej broni. Ale Brytyjczycy desant zrobili, ale zrobili desant. Ale czemu się wycofali? Nie wierzę, udało mi się zrobić desant na stolicę. Win! Zobaczcie, lecą! Małe szaleńcze lecą, jest! Znaczy lecą na Wargola. Czemu lecicie na Wargola, jak to jest stolica? Nie! Desanty wciąż najlepsza taktyka w tej grze, naprawdę. Potwierdzone. No i prawie wygrana. I jak i wygrana. Trochę ich ugryzłem. To aż tyle tego chciałem? Ups. No i wojna zakończona, teraz trzeba tylko jakoś przeżyć. Dobra, czas rozpocząć fazę ratowania naszej gospodarki. Dosłownie wszystko zaczynam importować, czego do tej pory nie miałem. Najgorsze jest to, że tak wiecie, te szlaki handlowe nie działają od razu i ma się duże problemy. Wow, to rośnie, niezadowolenie rośnie, ludność mi biednieje. Czy ja coś produkuję w tym kraju? O, złoto produkuję. Czekajcie, tu nie było Niderlandów? To jest mega dziwne, Niderlandy są w rosyjskiej strefie wpływów. Co tu się stało? No dobra, nawet odbiłem, nie jest tak źle, chyba. A zobaczymy, co się wydarzy, jak to kliknę. Stracę 1000 punktów biurokracji, ale i tak mam jej trochę za dużo, więc czemużby nie? Ciekawe, czy będzie tutaj widać taką dużą dziurę. Okej, to badania zostały wykonane, teraz możemy zacząć budować? Tego 1000 tylko na chwilę potrzebowałem? I to jest jako normalny budynek? Okej, no ta Panama trochę długo się będzie budowała, no ale dobrze, przygotujmy naszą armię. Do tego czasu może mi kraj nie wybuchnie, bo wprowadzam reformę podatkową. Dobra, sam kanał już został zbudowany. I co teraz? Zatrudniamy ludzi. I tyle? Nic? Żadnego modyfikatora typu dostajesz 50 tysięcy golda na miesiąc? Nic?
To mnie jeszcze kosztuje utrzymanie? Lepiej było to sprzedać Francji. Wiecie co, jestem zadowolony z tej kampanii. Pierwszy raz widzę takie prawie akuratne Stany Zjednoczone. Zawsze ten kraj upadał, a tym razem nie. Zróbmy coś szalonego. Podporządkujmy sobie Brazylię. Świat mnie za to znienawidzi, ale trudno. No, nasza normalna ofensywa przebiega całkiem nieźle. Niby mamy troszeczkę lepsze wojsko, co mnie dziwi, bo oni nie mają nawet moździerzy. I piechotę liniową mają, a ja mam wszystko dużo lepsze. Oto zwiększmy wydatki na wojsko. O kurde. Dobrze, nasza flota miażdży brazylijską. Nie wiem dlaczego, totalnie nie wiem. Nie no, desant na stolicę znowu się udał, nie wierzę w to. Najlepsze co można zrobić, grając w tej grze, to jest przenieść stolicę gdzieś w głąb lądu. Nawet rozbijam amerykańskie wojska. W międzyczasie Boliwia mi robi krecią robotę. No i pięknie, cała Ameryka Południowa pod naszym butem. No dobra, może nie cała, bo zostały te trzy prowincje, ale o każdą z nich musiałbym stoczyć taką wojnę, że mi się po prostu już nie chce. Ładnie to tak czy siak wygląda. No tu nie mogę skolonizować, więc niestety nie wiem co z tym zrobić. A kanał panamski to największe rozczarowanie dzisiejszego odcinka, naprawdę. A jeżeli lubicie moje dziwne kampanie, to polecam ten odcinek z pirackiej Gotlandii, gdzie moja flota jest pod strachem wszystkich mórz Europy.